Zaczynasz karierę pirata w prosperującej załodze i wszystko się dzieje po twojej myśli. Twoja zła reputacja rośnie, kapitan święci sukcesy, a ty się bogacisz. Jednakże w pewnym momencie twojego życia pojawia się kobieta. Znikąd, od zwykłe spotkanie podczas deszczu, jest na tyle urocza, że zakochujesz się w niej od pierwszego wejrzenia. Między wami wszystko się układa. Macie dom, dziecko i planujecie wspólne, sielankowe życie. I wszystko by się udało, gdyby nie jedno kłamstwo, które zmieniły losy wszystkich. Z tej strony Kapelusznik, witam wszystkich serdecznie, a dzisiaj was oprowadzę po poruszającej historii Senior Pinka. Także zostawcie subskrypcję do tego kanału oraz łapkę w górę, więc zaczynamy. Wszyscy lub większość z nas wie, jaki ubiór Senior Pink posiada. Na pierwszy rzut oka i bez poznania jego kontekstu jest żałosny. Ale wiemy, co za tym stoi. Mimo tego jeszcze wrócimy do owego wątku, ale najpierw przybliżymy i przeanalizujemy zatem całą historię seniora. Senior był piratem rodziny Don Quixote. Był jej bardzo oddanym członkiem, który wierzył w swojego kapitana. Doffiego nawet nazywał paniczu. Zresztą cały wątek rodziny do Flamingo opierał się na tym, że sam niebieski smok ufał bardziej swojej nowej, przybranej rodzinie niż biologicznej. I przypuszczam, że Pink również musiał jej zawierzyć zaufanie oraz lojalność. Jednakże serce nie sługa, nie da się go kontrolować. Jedno przypadkowe spotkanie pewnego dnia podczas ulewy z prześliczną Rusian. Od razu zaiskrzyło między nią a seniorem. Zaczęli się spotykać i darzyć miłością. Jednak ona sama przyznała, że nienawidzi piratów. I dochodzimy do kluczowego kłamstwa całej historii. Jak wiemy doskonale, Senior Pink był bardzo aktywnym piratem, ale jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, bardzo wierzył w swoją załogę, więc nie chciał ich zdradzić czy opuścić. A z drugiej strony nie mógł siebie oszukiwać przed uczuciami do Rusian, więc poszedł na kompromis i skłamał przed swoją przyszłą żoną, że jest bankierem. Zaryzykował w karty z samym losem i liczył, że jakoś to się ułoży, próbując toczyć podwójne życie. Szczęśliwego męża i ojca, a zarazem okrutnego pirata. Ale to też tworzy z postaci seniora bardzo niejednoznaczną postać. Był zdolny do mordu, wyłudzeń i innych zbrodni, ale także okazywał ciepłe uczucia wobec żony i swojego dziecka, próbując przy tym być wiernym kompanem wobec kompanii Doffiego. No cóż, przejdźmy do wielkiej tragedii, jaka go spotkała. Podczas jednej z jego eskapad jego syn zachorował i niestety potem zmarł z powodu gorączki. A Rusian odkryła prawdę, iż nie pracuje on w banku. Podczas ich kłótni wybiegła z domu i uległa wypadkowi, gdy trwała burza. Przeszła w stan wegetacyjny. Dostaliśmy obraz tego, ile jedno kłamstwo potrafi zdziałać, nawet jeżeli jest ono w dobrej wierze. Ja jestem pełen podziwu, że Senior Pink udźwignął to jakoś psychicznie. A z drugiej strony miał do siebie ogromny żal przez to, co się stało i odwiedzał żonę regularnie w szpitalu. Jednak pewnego dnia przyszedł ubrany niemowlęcy czepek. I to sprawiło, że Rusian się uśmiechnęła. Od tego momentu chodził w nim cały czas. Mocno skróciłem całą historię, ale mniej więcej wszyscy wiemy, jak to po kolei wyglądało. Aczkolwiek uczy ona nas dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, nawet jeżeli kłamiemy lub oszukujemy z miłości, to kontynuowanie tego i przeciąganie w nieskończoność prędzej czy później naważy nam piwa. Drugą lekcją jest to, iż nie powinniśmy oceniać książki po okładce. Mimo iż senior nosił dziecięcy strój, to było to głębokie odbicie tego, co go spotkało. Możliwe, że to dla seniora była swego rodzaju pokuta oraz hołd. Nawet myśl, iż nie był dobrym ojcem i mężem. Stąd pogarda wobec młodych kobiet, ordynarne zachowanie i nieprzejmowanie się tym, co mówią inni. Wszystko to było zarazem skutkami dawnych wydarzeń, które się na nim odbiły, jak i odwlekaniem od siebie myśli o przyszłości. Idąc dalej, możliwe jest, że to iż utył z biegiem lat jest nawet objawem depresji i głęboko zakorzenionych uczuć, które eksplodowały podczas walki z Frankiem. W
walka dwóch prawdziwych mężczyzn, cyborg Franky z nowoczesną technologią kontra senior Pink z owocem pływania. Swoją drogą bardzo dziwny owoc, który jednocześnie można podpiąć pod wysoką kreatywność Łody, bo dał coś bardzo niestandardowego, a zarazem brakiem pomysłu, gdyż w końcu ten owoc i jego umiejętności są dość absurdalne. Wracając, to podczas tego pojedynku dostaliśmy pełny obraz, kim jest senior Pink. Reprezentowane przez panów tak zwane męstwo, ich postawa nie jest dziełem przypadku. Frankiego jego mistrz Tom nauczył być dumnym z siebie i swojego dzieła. Zresztą Franki też zasługuje na osobny odcinek, a seniora zahartowała jego przeszłość. Oboje byli w tej walce bardzo honorowymi i słownymi ludźmi, ponieważ oboje zadeklarowali, iż przyjmą na klatę wszystkie ciosy przeciwnika, co faktycznie miało miejsce. Pod koniec walki Pink nawet stwierdził, że jeżeli następny jego atak nie wykończy cyborga, to podda walkę. No i cóż, Franki wytrzymał i dzięki Iron Boxing znokautował rywal. Oglądaliśmy prawdziwy test siły woli obu panów. W całym tym zamieszaniu, gdy reprezentant piratów Don Quixote obrywał po mordzie, pomyślał niestety o swojej zmarłej żonie i synu. Mamy potwierdzenie śmierci jego żony z databooka prosto od Ody. W tamtym momencie coś w nim pękło. Całe to zgrywanie przez niego macho. Udawanie niewrażliwego, choć w rzeczywistości przyjmował się kompanami, czy nawet randomową kobietą. Czy również jego ubiór był tylko zasłoną dymną, oddalającą wszystkie jego prawdziwe uczucia od niego. Cały wewnętrzny ból eksplodował, gdy on sam już pada na ziemię, roni łzę na znak tragicznej przeszłości. Wreszcie stanął twarzą w twarz z prawdziwymi uczuciami. Franky, okazując wielki szacunek rywalowi, mówi mu, że kiedyś wyskoczą na wspólnego drinka i cyborg chętnie porozmawia o tym, kim była Russian. I tak oto jest człowiek, który chciał pogodzić dwa życia, bo żadnego nie chciał stracić. I wyłania nam się trzecia lekcja, że nie można mieć w życiu wszystkiego. Senior jednak w pewnym momencie powinien wybrać, które życie chce bardziej prowadzić. Sam gdzieś tam w środku musiał zdawać sobie z tego sprawę, niestety dla niego spóźnił się z podjęciem decyzji. Ale to jedno kłamstwo, które powiedział, przedłużyło nieuchronną tragedię. Człowiek, który chciał dobrze dla wszystkich, bliskich jemu sercu. A spotkała go tragedia totalna, z którą się musiał potem mierzyć w kolejnych latach życia. Mimo bycia kryminalistą, piratem, który rabował i odbierał życia, nie był socjopatą totalnym. Był w stanie okazywać ciepłe, szczere uczucia i żałować podjętych przez siebie decyzji, a zarazem być wiernym kamratem rodziny do Flamingo do samego ich końca. Także był bardzo wiernym, honorowym, męskim i martwiącym się o innych człowiekiem. Postać o bardzo szarej odcieni. A więc ja byłem Kapelusznik. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw komentarz o nazwie Gimlet. Pamiętaj również o subskrypcji kanału oraz łapce w górę, a także komentarzu. Do zobaczenia w następnych materiałach.